Witajcie. Dziś pokażę Wam pozycję na upalne dni, tak żeby się wychłodzić. Do tego będziecie potrzebowali pomocy, które na pewno znajdziecie w swoim domu, więc musicie się przygotować. Ja wykorzystałam dwa koce, układając te koce, tak żeby tworzyły taki zwarty worek, roluję je dosyć ciasno. Mając zrolowany wałek, przydadzą się też Wam dwie książki, które mogą zastąpić takie właśnie oto kostki. I pierwszą pozycją, którą rekomenduję, jest pozycja leżącego spętanego kąta. Kładę się tak, by wesprzeć swoje plecy na zrolowanym kocu, opuścić głowę, a pod moimi nogami, podpierając nogi w ten sposób, bądź nawet wyżej, pozostajemy w tej oto pozycji. Przyciągnij delikatnie brodę w kierunku do mostka i puść wszystko swobodnie, odnajdując miękkość wokół swojego brzucha. Pozostań tak 10 minut. I zakończ pozycję. Kolejną asaną na upalne dni jest pozycja odwróconego jeziora. Nadal będziemy potrzebowali właśnie naszych zrolowanych koców, które przybliżamy do ściany, a pomiędzy ścianą układamy sobie jedną z kostek. I teraz musimy się tak ułożyć, by podpierając pośladki, unieść nogi do góry i opuścić tułów do podłogi. Jeżeli trzeba, możesz delikatnie unieść biodra i przesunąć się tak, żeby biodra dotknęły do ściany. Rozszerz ramiona, wydłuż szyję, unieś klatkę piersiową i pozwól, by twój brzuch stał się miękki. Oddychaj przez nos i pozostań w tej pozycji tak długo, jak potrzebujesz. Kiedy czujesz napięcie w nogach, możesz nogi zgiąć, łącząc podeszwy stóp i chwilę odpoczywając w ten sposób, bądź pozwalając sobie na szeroki rozkrok. Pozostań w tej pozycji tak długo, jak czujesz, że jest Ci dobrze. Kolejną pozycją, którą zaproponuję Ci na gorące, upalne dni, będzie pozycja, w której wykorzystamy nadal nasz wałek. Pozycja łączącego mosty. Kładąc się na plecach, ściągam się w dół, tak żeby moje barki, ramiona dotknęły do podłogi i rozszerzając delikatnie nogi, w tej pozycji pozostaję. Oddycham i przyciągam brodę w kierunku do mostka. Jeszcze jedną pozycją, którą rekomenduję w ciepłe dni, są też skłony. I jednym z takich korzystnych skłonów jest prosty skłon Swastika Asany. Przenoszę moją kostkę czy książki, cokolwiek, co może podeprzeć moją głowę. Wydłużam pośladki i z wydechem, przenosząc ręce do przodu, wydłużając się, opuszczam czoło i pozostaję. To samo wykonuję później, zmieniając skrzyżowanie nóg na przeciwne i w ten sam sposób, wyciągając się do przodu, opuszczam moją głowę, puszczam swobodnie ramiona. Myślę, że to pomoże Ci wychłodzić swoje ciało. Pamiętaj, żeby ćwiczyć nad ranem, wieczorem, wtedy, kiedy nie jest aż tak upalnie. I pamiętaj o tym, żeby się zawsze nawadniać. Powodzenia. Namaste.